Jedziemy. Przyjaźnie kończą się tam, gdzie zaczynają się pieniądze. Sam się dobitnie o tym przekonałem. Tak. Transfer do Lwowa wiele mnie nauczył. Zanim coś podpiszę, czytam to wcześniej 3 razy. Tak. Słowem, którego najczęściej używam w wywiadach jest aczkolwiek. Nie. Śmieszą mnie narzekania zawodników na zbyt długie wyjazdy z naszej ligi. Na Ukrainie wyjazd potrafił oznaczać 26 godzin tłuczenia się starym autokarem po dziurawych drogach. Tak. Za pieniądze, które zarobiłem, ale nigdy ich nie dostałem, mógłbym spokojnie kupić mieszkanie w Warszawie. Nie. To paradoks, ale typowy dla naszej ligi. W Polonii było najbiedniej, ale i najweselej. Nigdzie indziej nie było tak dobrej atmosfery w szatni. Nie. Gdyby Piotr Stokowiec nie został zwolniony z Zagłębia, Miedziowi graliby regularnie w pucharach. Nie. Grałem na tylu pozycjach, że dziś trudno mi nawet powiedzieć, jakie jest moje optymalne miejsce na boisku. Nie. Brutal to taka woda kolońska. Ja jestem twardziel. Tak. Najbardziej wkurzają mnie symulanci, piłkarze, którzy rzucają się i krzyczą przy minimalnym kontakcie. Nie. Większość kibiców ciągle uważa mnie za rzeźnika, a ja naprawdę się uspokoiłem. Już nie fauluję tak często i tak ostro jak kiedyś. Tak. Nie mam najlepszej opinii u sędziów, dlatego czasem dają mi kartki za nazwisko. Tak. Swoją pierwszą bramkę w lidze strzeliłem dzisiejszemu bramkarzowi Unionu Berlin. Tak. I przy okazji ochroniarzowi na meczach Unionu, co widzieliśmy w tych obrazkach. Ktoś mówi, że jestem słabym piłkarzem? Słaby piłkarz nie grałby w Ekstraklasie już 15 sezonu. Tak. Nie ma większego trenerskiego oryginała od Oresta Lęczyka. Tak. Czasem podczas jego treningów zastanawiałem się, czy jestem piłkarzem, czy jednak trafiłem do sekcji gimnastycznej. Tak. Pierwszy idol z dzieciństwa? Zdecydowanie Jacek Bernstein. Nie. Karierę zakończę tam, gdzie wszystko się zaczęło, czyli w Bełchatowie. Zaczęło się w Włókniarzu. Ale tak na serio, w Bełchatowie. Tak. Czyli odpowiedź brzmi tak. Piotr Stokowiec selekcjonerem, ja mówię głośne... Tak. A po nominacji spodziewam się powołania do kadry. Pomidor. Zdarzyło mi się być szykanowanym tylko dlatego, że nie chciałem rozwiązać obowiązującego kontraktu. Nie. Mam trochę żalu do Jagiellonii za sposób, w jaki się ze mną tam pożegnano. Tak. Uwielbiam pokera. Nie wykluczam, że po karierze piłkarskiej zostanę zawodowym pokerzystą. Nie.